ramach naszych rekolekcji potrzeba, żebyśmy się przyjrzeli tematowi napięcia pomiędzy ciałem a duszą. Bardzo często o tym napięciu słyszymy, w szczególności w Kościele, ponieważ już święty Paweł w swoich listach mówił o tym, że ciało czego innego pragnie niż duch. Mówił też, że ten, kto spełni pożądanie ducha, nie będzie spełniał pożądania ciała. Wymienia również w liście do Galatów różnego rodzaju owoce, uczynków z ciała i uczynków z ducha. I jak pamiętacie, te uczynki z ciała to przede wszystkim różnego rodzaju grzechy, odstępstwa, zejścia z drogi, która prowadzi do Boga. Natomiast uczynki z ducha to te, które nas do Boga zbliżają. Wychowani w Kościele katolickim i ukształtowani w tym myśleniu, że dusza jakoś walczy o swoje miejsce w ciele, popadamy w szereg różnego rodzaju błędów. I to najpierw błędów w myśleniu. Dlatego proponuję, żebyśmy dzisiaj wzięli głęboki oddech, zrobili krok wstecz i przyjrzeli się temu, jak się mają sprawy między duszą a ciałem i żebyśmy spróbowali poszukać sposobów na to, żeby wprowadzić harmonię pomiędzy właśnie te elementy, że tak powiem, z których się składamy. Bo najpierw trzeba nam zauważyć, że zarówno dusza, jak i ciało to są prawdziwe dary, jakie otrzymaliśmy od Boga. I to dary niewybrakowane, dary specjalne, zupełnie unikalne. Można powiedzieć szerzej, że każdy z nas, kto jest w ciele i każdy z nas, kto ma duszę, jest obdarowany przez Boga nim samym. Dostałem siebie od Boga w prezencie. I nie mogę z taką podejrzliwością patrzeć na ten dar, potrzebuję patrzeć na niego z wdzięcznością. I co wtedy dostrzegę? Przede wszystkim zobaczę to, że moje ciało jest tym, co pozwala mi przeżywać cały otaczający mnie świat. Dzięki zmysłom ten świat wprowadzam do swojego wnętrza, do swojego umysłu, do swojego serca. Dzięki zmysłom świat wkracza w moje myśli i w moje uczucia, budzi moje pragnienia. To ciało pozwala mi zachwycić się pięknem tego, co jest stworzone. Zarówno pięknem przyrody, jak i pięknem poszczególnych osób. Bez ciała byłoby to niemożliwe, a przecież ile w tym jest radości, kiedy jesteśmy w stanie, kiedy możemy podziwiać różnego rodzaju piękne widoki czy piękne osoby. Ale nawet więcej niż to. Właśnie dzięki ciału jestem w stanie uprawiać sztukę, te wszystkie różne dziedziny sztuki, które są mi bliskie, czy to słuchanie muzyki, czy może też granie na konkretnych instrumentach, czy też może takie zdumienie rzeźbą i umiejętność, jakieś umiejętności plastyczne, czy też może nawet takie rzeczy, które są związane z moją fizycznością, to znaczy z talentem do konkretnego sportu i radością, którą z tego uprawiania tego sportu czerpię. To wszystko dzieje się w moim świecie dzięki ciału. Ale nawet więcej niż to. Zobaczcie, że tak jesteśmy skonstruowani, że moje ciało służy do realizowania miłości. Czyli tego, co jest naprawdę najwyższym jakimś zajęciem, najwspanialszą sprawą, którą mogę zrealizować w świecie. Do tego też potrzebuję ciała. Czy to niosąc konkretną komuś pomoc, wsparcie, to co nazywamy uczynkami miłosierdzia, czy dając jałmużnę, poświęcając swój czas, poświęcając swoją energię. To wszystko dzieje się w ciele. Ale także w tej miłości erotycznej, w miłości, kiedy kogoś jedynego rozpoznaję na świecie, zakochuję się w nim i chcę go obdarować samym sobą, to również dzieje się w ciele. Więcej nawet niż to. Przecież poczęcie dziecka to jest to, po co mamy ciało. To jest taka kwintesencja, można byłoby powiedzieć, jakiś szczyt działalności naszego ciała. Oto nowe życie, nowa osoba, nowy człowiek pojawia się w świecie właśnie dlatego, że ja mam ciało, czy jego rodzice mają ciało. To wszystko jest naprawdę wielkim błogosławieństwem i wielkim darem. Niestety, ciało potrafi też być jakimś narzędziem do złego. Potrafi mnie uwieść.
ciało potrafi mnie pociągnąć ku temu, co nie jest dobre. Albo mogę też zauważyć w sobie coś takiego, że moje pożądliwości, moje jakby takie instynkty, pierwotne odruchy mogą wziąć górę nade mną i mogą mnie poprowadzić. Mogę wykorzystać moje ciało do tego, żeby stać się kimś więcej, ale mogę też wykorzystać moje ciało do tego, żeby stać się kimś mniej, żeby stać się jakby bardziej zwierzęcym, bardziej takim prymitywnym, wulgarnym w swojej aktywności. Wówczas, kiedy no właśnie oddaję się na użytek różnym pożądaniom, ciśnieniom, napięciom, jakie we mnie powstają, czy to będzie gniew, czy to będzie jakaś nieczystość, czy to będzie nieumiarkowanie. Moje ciało też niekiedy jest ciężarem wtedy, kiedy czuję się przytłoczony, zmęczony, pozbawiony sił, albo wtedy, kiedy ulegam lenistwu. Wówczas również moje ciało bierze nade mną górę i mnie wygrywa, mnie jakoś zwycięża. Ale kogo, kiedy mówię mnie? No przecież to ja jestem moim ciałem. To ja jestem tym oto, co widzę, tymi rękoma, tą konkretną twarzą, tymi nogami czy tym korpusem. To ja jestem. Kogo więc moje ciało zwycięża? I tutaj możemy zacząć przyglądać się naszej duszy. Bo to okazuje się, że nie tylko jestem ten zewnętrzny, ten, którego mogę zważyć, zmierzyć, którego mogę odwzorować na fotografii czy na obrazie, który ma konkretny kształt, konkretne wymiary, konkretny ciężar, gęstość, ale jestem kimś więcej, kimś wewnętrznym. Tak, to dusza, która jakoś daje o sobie znać. Moje ja, moje najgłębsze ja, to właśnie, co się we mnie kształtuje, ale nie zmienia. O ciele mogę powiedzieć tyle, że niewiele przypominam tego noworodka sprzed kilkudziesięciu lat i pewnie niewiele będę przypominał, czy nie przypominam w tym momencie tego starca, którym mam nadzieję kiedyś się stać. Bardzo się zmieniam w moim ciele, ale w mojej duszy zmieniam się znacznie mniej. W mojej duszy jest jakaś ciągłość, jakaś stałość, jakaś stabilność. I to owa dusza właśnie sprawia, że nie jestem tylko ciałem. Mogę wykroczyć poza to, co jest materialne. I mogę pragnąć rzeczy, których nie chce żadne zwierzę. Mogę pragnąć rzeczy i spraw, które są ponad moim ciałem. Jak na przykład właśnie sztuka, czy jakieś piękno, dobro, a w szczególności dobro innych osób. Wtedy, kiedy jestem w stanie odłożyć samego siebie jakby na bok, wziąć w nawias, a chcieć dobra kogoś innego, okazuje się, że jestem zdolny do rzeczy, które nie biorą się tylko z ciała, które nie są tylko właśnie w mojej materii, ale są jakby czymś więcej, czymś, co jakby sięga poza mnie samego. Wtedy mówimy o tych rzeczach duchowych. Takich rzeczy duchowych jest wiele. To nie tylko ta najwyższa sprawa, miłość, ale także dążenie do tego, żeby poznawać świat w sposób naukowy, żeby nad nim myśleć, żeby próbować go opisać formułami matematycznymi, żeby zrozumieć zasady chemii, którymi się rządzi, czy biologii, która nas otacza. To wszystko jest już nie tylko materialne, to bardziej intelektualne, właśnie bardziej jakieś takie ukryte, bardziej zamknięte, czy jakoś schowane pod tym, co materialne. To właśnie coś bardziej duchowego, do czego mam dostęp dzięki temu, że jestem obdarzony duszą. I znowu, moja dusza jest wspaniałym darem, jaki dostałem, ale jednocześnie potrafi być tym, co mogę wykorzystać do czegoś prawdziwie szkaradnego. I o ile kiedy ulegam ciału, kiedy ulegam pożądaniom, to faktycznie jest to słabe i takie, byśmy powiedzieli, prymitywne. O tyle, kiedy ulegam w duchu czemuś złemu, to staje się to prawdziwe, wynaturzone, jakieś takie o wiele bardziej zło, którego dopuszczam się wewnętrznie i które jest takie bardziej subtelne w swojej konstrukcji, jest czymś okropnym, czymś odrażającym. Bo przecież to właśnie w duszy rodzi się nienawiść, złość, zawiść, te różne postawy, które mogą doprowadzić aż do uśmiercenia kogoś drugiego. Te postawy, które najpierw mogą skazać go, tego drugiego, na jakieś wykluczenie, przekreślenie, odebranie mu godności, poniżenie,
czy oszukanie, wykorzystanie, potraktowanie przedmiotowo, aż właśnie do tego, że się kogoś wymarzy z istnienia. To wszystko rodzi się w naszym wnętrzu. Do tego potrafimy wykorzystać naszą duszę. I o ile ulec pożądaniu kolejnego posiłku, ciastka czy przyjemności, to niskie. O tyle ulegać tym impulsom do złego, które rodzą się w naszym sercu, to naprawdę potworne. Wobec tego czujemy, że ciało i dusza to są z jednej strony prezenty, które otrzymaliśmy, dary, które otrzymaliśmy od Boga, to jesteśmy my, ale z drugiej strony też mogą one być wykorzystane fatalnie. Zanim jednak zacznę mówić o tym, jak odzyskać między nimi harmonię, to jeszcze zobaczmy jedną rzecz, że ja jestem moim ciałem. W moim ciele jest wypisana historia mojego życia. Mam konkretne blizny, mam konkretne cechy ciała, które świadczą o moich nawykach. Zupełnie inaczej wygląda człowiek wysportowany, który poświęca się właśnie, który poświęca czas na sport i wysiłek wkłada w to, żeby ćwiczyć, a zupełnie inaczej obżartuch, który często nie panuje nad tym, ile cukru w ciągu dnia spożywa i jeszcze ile tego cukru pali. Możemy zwrócić uwagę, że ktoś jest właśnie zaniedbany, chory, patrząc na jego ciało, bo to on jest tym, kto się zaniedbał, on jest tym, kto jest chory. Jednocześnie w moim ciele też jest pokazana nie tylko moja własna historia, ale też historia mojego, nazwijmy to tak górnolotnie, rodu. Mogę patrzeć na kogoś i domyślać się cech jego rodziców, a nawet dziadków. Mogę zgadywać, z kogo jest to dziecko, czyj to syn, czyja to córka. Ponieważ w moim ciele jest wypisane moje pochodzenie. I to, co najciekawsze, moje ciało to jest to, dzięki czemu wchodzę w kontakt ze światem, wchodzę w kontakt również z Bogiem. Ja jestem ciałem. Zarazem jednak jestem duszą. Jestem tym, który właśnie dąży do tego, co wniosłe, który jest zdolny przekraczać samego siebie, który pokochał konkretne osoby. Jestem duszą, która ma ciało, i jestem ciałem, które ma duszę. Nie myślmy o sobie w taki sposób, że gdzieś w moim ciele jest dusza. Był taki filozof, świetnie wam znany z powodu układów współrzędnych, niejaki Kartezjusz, który myślał, że właśnie dusza jest gdzieś takim duszkiem Kacperkiem, który znajduje się gdzieś w ciele. Ciało to machina skomplikowana, którą dusza zarządza dzięki szyszynce, jednemu z tych gruczołów, który w nas się znajduje, i to właśnie miało być według Kartezjusza to połączenie duszy z ciałem, znajdować się w szyszynce i dusza rządziła tym mechanizmem, jakim było ciało. Nie tak opisuje nas Biblia, nie tak wierzymy. Wierzymy, że jesteśmy duszą, która ma ciało, jesteśmy ciałem, które ma duszę. Jesteśmy jednością. I to, że w nas się pojawiają różne dążenia w przeciwnych kierunkach, sugeruje, że jest jakiś konflikt pomiędzy duszą a ciałem, ale sugeruje, że jest jakieś napięcie, a nawet wprost o nim pokazuje, czy o nim mówi. Natomiast to nie znaczy, że dusza i ciało są takimi oderwanymi od siebie elementami, które ze sobą walczą. Nie. Moja dusza wypowiada się i działa przez ciało. Moje ciało jest tym, co ma duszę. Kiedy zajmuję się czymś fizycznym, kiedy kroję warzywa na sałatkę, mogę powiedzieć, moja dusza kroi warzywa na sałatkę. I wtedy, kiedy zajmuję się czymś bardzo wzniosłym, jak na modlitwa, mogę powiedzieć, modlę się w duszy, ale mogę równie dobrze powiedzieć, modlę się moim ciałem. Jestem nierozerwalną jednością tych dwóch elementów. No ale właśnie powstaje pomiędzy nimi konflikt. Jest jednak ktoś, kto tego konfliktu nie znał. I co więcej, nie zna go do dzisiaj. To Chrystus Pan. Pamiętacie pewnie ten opis z Ewangelii świętego Marka, kiedy po kuszeniu Jezus dalej przebywa na pustyni i jest powiedziane, że przebywał na pustyni pośród zwierząt, a usługiwali mu aniołowie. To obraz, symbol, a jednocześnie świadectwo tego, że Jezus jest kimś, w którym panuje absolutna harmonia.
jest takim ukoronowaniem stworzenia. Jako człowiek, w którym nie ma rozdźwięku pomiędzy duszą a ciałem, nie ma w nim tego konfliktu, nie ma tego cały czas napięcia, że oto wypadałoby chcieć czegoś wysokiego, a chce czegoś niskiego. On jest kimś absolutnie w harmonii. Kiedy ta harmonia stała się tak bardzo wyraźna i widoczna? Wtedy, kiedy zwyciężył pokusy. Kiedy zwyciężył konflikt z diabłem. Diabeł jest przeciwnikiem nie tyle Boga, co człowieka. I próbuje na różne sposoby człowieka zniszczyć. Jednym z tych sposobów zniszczenia człowieka jest podsuwanie mu pokus. Stwarzanie takiej sytuacji, kiedy człowiek może chcieć czegoś, co mu szkodzi. Tylko uwaga. Przyzwyczailiśmy się pewnie myśleć, że każda pokusa pochodzi od diabła. Kościół katolicki, cała tradycja duchowa chrześcijan uczy czegoś innego. Że jest, są co najmniej trzy źródła pokus. Pierwszym z tych źródeł jest moje ciało. To znaczy ja sam. Często wystarczam sobie sam do tego, żeby chcieć czegoś, co mi szkodzi. Widzę, dajmy na to, jakieś bardzo atrakcyjne ciastko i mimo tego, że grozi mi cukrzyca, chętnie po nie sięgnę. Wystarczyło mi to, że moje ciało dało mi ten impuls, że coś jest smaczne, coś jest powabne, coś byłoby przyjemne i jestem w stanie już dać się skusić. Tutaj naprawdę nie potrzeba, żeby przeciwnik człowieka, czyli diabeł, w ogóle się fatygował. Podobnie jest drugie źródło pokus, czyli świat. To wszystko, co przychodzi z zewnątrz. Wystarczy, że zobaczę bardzo, nie wiem, dobry, atrakcyjny, drogi samochód mojego sąsiada, żeby ukłucie zawiści albo zazdrości pojawiło się w moim sercu. Wystarczy zewnętrzny jakiś przedmiot, żeby we mnie znowu obudzić jakieś rodzaj pożądania i żebym jemu uległ. Ten zewnętrzny przedmiot, ten zewnętrzne okoliczności będą wystarczającym powodem, żeby mnie pokusić do czegoś. Jeszcze lepiej to widać w różnych takich sytuacjach, które mnie zaskakują i które się okazują takimi, no właśnie, w których łatwo mogę ulec jakiemuś pożądaniu czy jakiemuś uczuciu, emocji. I tutaj znowu diabeł nie potrzebuje się fatygować, żeby mnie kusić. Potrzebuje się fatygować, żeby mnie kusić tylko wtedy, kiedy wygrałem z tymi pożądaniami, które pojawiają się w moim ciele, kiedy wygrałem z tymi różnymi sprawami, które kuszą mnie z zewnątrz, tymi różnymi przedmiotami, sytuacjami, osobami, które pojawiają się w moim życiu i mogłyby być źródłem jakiegoś właśnie jakiejś pokusy. Dopiero wtedy, kiedy to wygram, jedno i drugie, to diabeł się fatyguje, żeby mnie kusić bardziej wykwintnymi metodami. I muszę wam się przyznać, że bardzo rzadko diabeł musi ruszyć chociażby ogonem, żebym ja sam dał się skusić temu, co przeżywam w samym sobie, czy temu, co mnie spotyka z zewnątrz. Na czym polegają pokusy z ciała i ze świata? Polegają na tym, że pojawia mi się coś, co jest przyjemne i co ma jakiś powab, ale coś, co nie daje spełnienia. Czyli tak naprawdę jest mi pokazywane fałszywe szczęście. Żeby odzyskać harmonię w sobie samym, żeby zintegrować w sobie ciało i duszę, potrzeba mi chcieć prawdziwego szczęścia. Prawdziwe szczęście natomiast to nie jest przyjemność, tylko to jest spełnienie. Prawdziwe szczęście pojawia się wtedy, kiedy to, kim jestem, zostaje usatysfakcjonowane. Może na przykładzie będzie łatwo to zrozumieć, czy łatwiej to zrozumieć. Mianowicie ktoś na przykład, kto posiada talent do konkretnego sportu, dajmy na to lekkoatletyki, nie będzie szczęśliwy, leżąc na kanapie. Nie będzie spełniony, pozostawiając swoje ciało nieużywanym. Mimo iż może mieć w tym przyjemność chwilową, może na chwilę mieć z tego jakieś takie właśnie miłe pobudzenie, że oto leży na kanapie, oto może poleniuchować, to jeśli przekroczy tę cienką linię i zacznie temu się oddawać w nadmiarze,
poczuje się nieszczęśliwy, niespełniony, ponieważ potrzebuje wysiłku, żeby poczuć się spełnionym, żeby właśnie potrzebuje pobić kolejny własny rekord, czy zrobić coś, co dotychczas mu nie wychodziło, żeby poczuć się faktycznie spełnionym. I to jest prawdziwe szczęście. A szczęście to jest związane tylko z przyjemnością. Łudzi nas, że jest czymś trwałym, a jest czymś, co bardzo szybko mija. I najczęstsze pokusy są pokusami do przyjemności. Do tego, żeby na chwilę poczuć ulgę, żeby na chwilę poczuć rozładowanie, żeby na chwilę właśnie poczuć jakiś rodzaj przyjemności. Ale kiedy im ulegamy, one nie dają nam spełnienia. Wobec tego, żeby być kimś, kto jest spełniony, trzeba się przyjrzeć temu, co da mi szczęście. I to możemy zobaczyć w trzech dziedzinach. I wtedy, kiedy pozwolimy sobie wprowadzić szczęście w tych trzech dziedzinach, wówczas okaże się, że jesteśmy ludźmi pozbawionymi tego konfliktu pomiędzy duszą a ciałem, czy tego, co tym konfliktem nazywamy. Przestaniemy właśnie gonić za tym, co jest złudzeniem szczęścia, a osiądziemy w tym, co jest spełnieniem. Podobnie jak Chrystus, który zwyciężywszy pokusy, odrzuciwszy pokusy do złego, znajduje się na pustyni jako ten, kto jest spełniony i to jest ukoronowaniem całego stworzenia. Ten, komu służą aniołowie i ten, kto przebywa wobec zwierząt czy wśród zwierząt bez lęku i bez jakiegoś tego napięcia, jakie my często przeżywamy wobec dzikich zwierząt. Jaka jest pierwsza z tych dziedzin, w których możemy odzyskać szczęście? No to jest cały nasz potencjał, którym zostaliśmy wyposażeni. Zarówno ten fizyczny, jako mężczyzna, kobieta, jako ten, kto właśnie ma zdolności takie do sportu, czy konkretne umiejętności posługiwania się ciałem, ale też konkretny wygląd, konkretną sylwetkę. To wszystko, co właśnie jest wypisane w naszej fizyczności, tu jest jakiś konkretny potencjał. Ale ten, kto jest wysoki, ma potencjał do zupełnie innych rzeczy niż ten, kto jest niski. Ten, kto jest utalentowany bardziej w lekkoatletyce, będzie miał inny potencjał do innych rzeczy niż ten, kto jest utalentowany do dźwigania ciężarów czy gry w hokeja. W tym, kim jesteśmy, jest już zapisane to, do czego mamy zdolność. Jeżeli tę zdolność osiągniemy, no to osiągniemy jakieś spełnienie. Ale to nie tylko chodzi o fizyczne talenty. Chodzi także o te talenty bardziej intelektualne, czy te, które są związane z wrażliwością. Są ludzie wrażliwi na muzykę, są ludzie wrażliwi na piękno sztuk plastycznych, są tacy, którzy są wrażliwi na piękno przyrody. I wreszcie mamy też konkretny potencjał do kochania. Kochamy konkretnych ludzi. Jesteśmy wrażliwi na konkretną biedę, którą chcemy zaspokoić. Niektórzy będą zaspokajać biedę materialną, a inni tę emocjonalną. Jeszcze inni jakąś społeczną, jeszcze inni jakiś rodzaj biedy intelektualnej wśród tych, którzy są jakoś zaniedbani intelektualnie na przykład. Ta wrażliwość w nas mówi o pewnym potencjale do dobra, do tego, żebyśmy mogli osiągnąć konkretne dobro, czy stworzyć konkretne dobro w świecie. I do czasu, kiedy nie wykorzystamy owego potencjału, będziemy tutaj nieszczęśliwi. A kiedy będziemy w tym nieszczęśliwi, to będziemy szukać takich prostych sposobów na to, żeby dać sobie jakąś chwilę wytchnienia, zaspokojenia, ucieczki od tego poczucia nieszczęścia, które w sobie nosimy, tego poczucia smutku, które w sobie nosimy. I tak będziemy chcieli odczuć jakiś rodzaj przyjemności, najczęściej w ciele, żeby zasłonić przed sobą to, że nie wykorzystaliśmy całego tego potencjału do tworzenia, do kreatywności, tego potencjału wrażliwości, naszego potencjału fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i duchowego. Zamiast tego będziemy właśnie odcinać się od tej prawdy przez różnego rodzaju przyjemności, odskocznie. Leżeć na kanapie i oglądać kolejne odcinki seriali, czy przewijać, scrollować wallę na Facebooku, czy robić cokolwiek innego, co odetnie mnie od przeżywania tego smutku, tego czającego się we mnie niepokoju, tego czegoś, co mnie dręczy wewnętrznie. Jakbyśmy próbowali wtedy wykorzystać swoje ciało do tego, żeby nas odcięło od wnętrza. Jakbyśmy próbowali przeżyć coś fizycznie,
kiedy duchowo jesteś niezaspokojony. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie jest przez ascezę, czyli przez wysiłek. Jeżeli chcemy doświadczyć szczęścia, to tak jest ten świat zorganizowany, że musimy się wysilić, że potrzeba włożyć konkretnie ileś energii, pracy w to, żeby swój potencjał wykorzystać. Jesteśmy w stanie to zrobić, potrafimy to robić, ale często się nie chce. Często to odsuwamy gdzieś na później. Proponuję tym wszystkim, którzy łapią się na lenistwie, przyjrzeć się, czy przypadkiem nie jest tak, że źródłem tego lenistwa jest w rzeczywistości to, że samych siebie traktujemy z za małą uwagą. Że traktujemy siebie trochę bardziej jak maszyny niż jak drzewa. Zamiast okazać sobie troskę, po prostu wykorzystujemy siebie do konkretnych rzeczy. I zamiast przyjrzeć się temu, co da mi spełnienie, przyjrzeć się z miłością sobie samemu, wolimy na chwilę odciąć się od odczuwanego smutku czy niepokoju, właśnie skręcając, oddając się lenistwu. Jeśli potraktuję siebie jako kogoś wartościowego, kogoś, w kogo warto zainwestować, to wówczas mogę znaleźć motywację do tego, żeby wykorzystać ten potencjał, jaki został we mnie złożony jako w stworzeniu i odczuć, przeżyć szczęście, które nie jest przyjemnością, ale jest spełnieniem. I to jest pierwszy obszar, w którym potrzeba nam zadziałać, żebyśmy odzyskiwali harmonię, integralność pomiędzy ciałem a duszą, pomiędzy tym, co fizyczne, a tym, co duchowe. Zobaczcie, że to bardzo wyraźnie widać, zarówno w tym oddaniu się, czy to na służbę pracy nad konkretnym talentem, czy to oddaniu samego siebie i poświęceniu swojej siły na służbę konkretnemu człowiekowi, który nas potrzebuje. Tutaj wykorzystujemy i ciało, i duszę. I uruchamiając sobie to, co jest w nas złożone, co jest duchowe, i uruchamiając to przez konkretne zaangażowanie w ciele, odzyskujemy spójność, odzyskujemy integralność, odzyskujemy harmonię. Drugą dziedziną, w której nie mniej istotne jest przyjrzenie się temu, czy sięgnięciu po szczęście, to jest nasze poznawanie Boga. Tak, duży przeskok. Od tego, co bardzo zwyczajne, od tego, co prozaiczne i codzienne, do tego, co najwyższe. Ale kiedy Chrystus w 17 rozdziale Ewangelii Jana mówi o życiu wiecznym, czyli o tym, co jest ostatecznym naszym spełnieniem, ostatecznym naszym szczęściem, to mówi, że życie wieczne polega na tym, żeby znali Ciebie, to znaczy Ojca, do którego właśnie się modli. Nie uzyskamy szczęścia, nie zdobędziemy szczęścia, nie zdobędziemy spełnienia, jeśli nie poznamy Boga. Jeśli nie poznamy tego, od którego wyszliśmy i tego, do którego zmierzamy. Jeśli nie poznamy Ojca. I tutaj znowu nie należy myśleć, że poznawanie Boga jest tylko i wyłącznie działaniem duchowym. Takim działaniem, które dzieje się gdzieś podczas wyłącznie medytacji, najlepiej ignacjańskiej, nie jest tylko takim działaniem, czy poznawanie Boga nie dzieje się tylko wtedy, kiedy skupiamy się na modlitwie, kiedy robimy jakieś akty pobożne, kiedy bierzemy udział w sakramentach. Oczywiście, że tam to się dzieje, ale poznawanie Boga jest czymś o wiele szerszym. Życie wieczne będzie polegało na tym, że całymi sobą, na ile tylko jest zdolna nasza natura do tego, będziemy przyjmować Bożą obecność. To nie znaczy, że Boga zamkniemy w sobie, to niemożliwe, ale całymi sobą będziemy mogli przyjmować Jego obecność. Zarówno moim intelektem, jak i moją wolą, moim sercem, moimi uczuciami, jak i moim ciałem będę mógł przyjmować Bożą obecność. I już tutaj na ziemi mogę się w tym ćwiczyć. Poznawanie Boga przez Jego Słowo, przez Jego obecność w Najświętszym Sakramencie, ale też przez Jego działanie w świecie. Najpierw zachęcam Was do tego, żeby dużo o Bogu myśleć, a raczej dać się wiele o Bogu pouczyć. Pan Bóg wciąż do nas mówi. Cały czas daje nam sygnały swojej obecności. Cały czas nam pokazuje i daje świat, w którym On jest opatrznością. Cały czas możemy pytać o Niego i możemy szukać zrozumienia, kim On jest. I tym samym poddawać swój umysł pod Jego obecność. I w ten sposób zbliżać się do Niego.
To nie tak, że Boga pojmiemy, czy będziemy mogli Go wreszcie zrozumieć. Nie, On zawsze pozostanie przed nami. Ale właśnie bez tego zaangażowania w poznawanie Boga nie doświadczymy spełnienia. I tak jak wielu nas jest, tak wiele jest różnych sposobów poznawania Boga, ponieważ Pan Bóg stworzył nas do tego, żebyśmy mieli z Nim bardzo indywidualną relację, niepowtarzalną relację. Mój wewnętrzny potencjał na poznanie Boga, mój zachwyt nad Nim w konkretnych Jego aspektach, profilach, w konkretnych Jego cechach jest zupełnie unikalny. Moje poznanie Boga i Twoje poznanie Boga jest czymś zupełnie innym, ponieważ Bóg mnie stworzył do indywidualnej, wyjątkowej, jedynej relacji z Nim i ma dla mnie wyjątkowy, jedyny, unikalny sposób kochania mnie samego. I to samo możesz powiedzieć o sobie. Chodzi tylko o to, żebym uruchomił to pragnienie poznania Boga i na różne sposoby szukał Jego obecności i próbował zrozumieć Jego zamysł. I wreszcie trzecia dziedzina, w której potrzeba, żebyśmy przywrócili harmonię, to znaczy odzyskali pełnię szczęścia jako spełnienie, to jest miłość. I tutaj znowu odwołam się do Ewangelii Jana, to jest kapitalny tekst, kapitalne słowo, mianowicie nauczanie Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. On kiedy mówi do uczniów w 15 rozdziale Ewangelii Jana, mówi do nich, żeby trwali w Nim. I kiedy słyszymy trwanie w Bogu, trwanie w Jezusie, to pewnie też myślimy o modlitwie, o medytacji, o słuchaniu Słowa Bożego. Chrystus nie o tym mówi. Chrystus mówi, że trwać w Nim to znaczy spełniać Jego przykazanie. A Jego przykazanie jest takie, żebyśmy się wzajemnie kochali, tak jak On nas pokochał. I ten, kto chce odzyskać pełnię szczęścia, kto chce żyć szczęśliwie, w pełnej harmonii, musi nauczyć się kochać. I nie tylko o tym myśleć, nie tylko o tym jakoś rozważać, ale wprowadzić miłość w czyn, wprowadzić miłość w świat. Bez tego nie będzie spełniony, bez tego nie będzie szczęśliwy. I co więcej, musimy nauczyć się kochać właściwie, bo my kochamy tych, których lubimy, to tak z automatu, idzie nam to łatwo. Natomiast Pan Jezus chce nam poszerzyć serce i powiedzieć, w Tobie jest potencjał do tego, żebyś kochał bardziej, żebyś kochał na moją miarę. Miłujcie się wzajemnie, kochajcie się wzajemnie, tak jak ja was pokochałem. Jaka jest miara miłości Jezusa? Taka, że w Jego sercu zmieści się każdy. O tym mówi katechizm Kościoła katolickiego w takim kapitalnym zdaniu, że Jezus pokochał wszystkich ludzi ludzkim sercem. Taka jest o Nim prawda i taka jest też prawda naszego serca, że nasze serce jest bardziej pojemne, niż jesteśmy skłonni to przyznać. Więc najpierw Ewangelia, Chrystus w niej uczy nas tego, żeby pokochać tych, których ciężko nam kochać. Tych, którzy są nieznośni, tych, którzy są, no jakimś tam nas trapią, są dla nas nieprzyjemni. Poszerzyć serce. Ale po drugie, Chrystus też chce, żebyśmy pokochali tych, których łatwo nam kochać, tak jak On ich umiłował. A jak On ich umiłował? Tak, że oddał za nich swoje życie. I to jest coś, czego musi się każdy z nas nauczyć. Że nie tylko chodzi o to, żebym pokochał tych, których lubię, tych, którzy są mi bliscy. Pokochał tak jak dawniej. Nie. Kiedy przychodzę do Chrystusa i kiedy z Nim żyję, moja miłość musi ulec zmianie. Muszę utrzymać nowe serce. Serce na Jego wzór. Serce, które kocha tych ludzi nie ze względu na to, co od nich dostaje, nie ze względu na to, że to jest przyjemne, nie ze względu na to, że to jest miłe, nie ze względu na to, że oni po prostu są mi drodzy, tylko kocha tych ludzi tak, jak pokochał ich Jezus, to znaczy oddać im samego siebie. To bardzo trudne, to jest właśnie wzięcie krzyża, to jest to, co jest wysiłkiem naszej miłości. Pokochać kogoś nie dla siebie, tylko dla Niego. Chcieć Jego szczęścia i działać na rzecz Jego dobra, a nie na rzecz tego, co mogę dostać w zamian, albo co przy okazji doświadczam. Tak pokochać drugą osobę, żeby faktycznie dla niej obumierać. Ale dopiero ten rodzaj miłości sprawia, że wykorzystuję cały potencjał swojego serca i że mogę być szczęśliwy, bo będę spełniony. Dopiero wtedy, kiedy uruchomię mój potencjał w ciele, tym stworzony, wtedy, kiedy uruchomię mój potencjał w poznawaniu Boga i mój potencjał do miłości, mogę odzyskać harmonię w sobie samym. Dopiero wtedy, kiedy to będą moje cele w życiu, kiedy będę do tego dążył,
przestanę przeżywać ten nieustanny konflikt, że chcę czegoś, a jednocześnie tego nie chcę, albo chcę tego, co, o czym wiem, że mi szkodzi i łatwiej mi po to sięgnąć, niż po to, co jest prawdziwie dobre. Dlatego, żeby uzyskać jedność pomiędzy moją duszą i moim ciałem, a nie żyć w tym napięciu, od którego zaczynałem, nie trzeba się skupiać na tym, jak odzyskać jedność, jak integrować ciało i duszę, tylko trzeba się skupić na tym, do czego dążę. Dążę do szczęścia, które jest spełnieniem, czyli wypełnieniem tego wszystkiego, kim jestem.